cześć wszystkim. My jesteśmy dzisiaj we czwórkę. Jeśli będziemy mówić o naszym wydarzeniu z żeńskim przymiotnikiem, to wybaczcie, Karol dołączył do nas przy czwartej edycji. Jeśli na myśl o targach mody przychodzi wam do głowy takie słowo jak nuda, to my w obawie przed takimi skojarzeniami wymyśliłyśmy sobie, że tworząc targi mody i designu, chcemy, żeby one nie były tylko kojarzone ze sprzedażą, ale również z czymś więcej. I od każdej edycji, a targi zaczęłyśmy organizować w 2010 roku, prócz jakby takiej części targowej towarzyszy nam część wystawowa, w której prezentujemy pracę młodych polskich grafików i ilustratorów. Tak, i tu już właśnie te slajdy pędzą strasznie szybko. To są plakaty z naszych trzech edycji, które się do tej pory odbyły. Na dole krótka notka. Ten sympatyczny buba, który różnie się kojarzy różnym ludziom, towarzyszy nam od początku, jest taką naszą maskotką. Tutaj słowo o identyfikacji tego bubę stworzył Mateusz Chmura. Później te logotypy też się zmieniają przy każdych edycjach. Przy tej czwartej to był Kuba Kozłowski razem ze studiem Kofs.pl, o którym też jeszcze będzie później. Tak ryczący, zapowiadający zmiany. I tutaj każdy slajd chcemy wam trochę pokazać, jakiś odłamek tej naszej działalności. Street art, który pojawił się przy drugiej edycji. Mateusz Chmura i Luiza Kwiatkowska to ten potwór, jakieś przerobienie naszego buby, Hazmę, Omasz Lo, Piotr Kuchla, nie wszystkie zdjęcia się zmieściły. A to już kilka słów o wystawach. One zawsze nazywają się Respect It's E i dajemy artystom, około 20-30 artystów bawi się z jakąś formą. Najpierw to był plakat, później paper toy, na końcu lampa. To jest właśnie zdjęcie z trzeciej edycji. A tutaj już ostatnia edycja, czyli czwarta, która odbyła się w tym roku i przerodziła się w festiwal. Festiwal dlatego, że po prostu wydarzenie było dłuższe, na większą skalę. To były dwie wielkie sale, tak jak widzicie, prawie 3000 metrów kwadratowych. I przy okazji właśnie tego zrobiłyśmy też wystawę What's Your Type, która towarzyszyła i targom mody, i tym wystawom, które zwykle robimy, czyli właśnie Respect It's a Word tym razem było. I type, no jak sama nazwa wskazuje, to było o typografii. Chciałyśmy trochę przybliżyć ludziom to pojęcie i inne pojęcia związane z tym. I tutaj właśnie są prace, niektóre akurat to nie jest What's Your Type, tylko to już jest ta nasza wystawa Respect It's a Word. Kiedy pierwszy raz weszłyśmy i poprosiłyśmy artystów naszych, żeby wyszli w przestrzeń, w 3D. I powstały właśnie bardzo fajne prace, no tutaj tylko dwie, ale generalnie było ich 30. I tak też przy każdej edycji staramy się zorganizować jakiś czas dla dzieci. To jest właśnie kącik dla dzieci, który był na ostatniej edycji, czyli na festiwalu. Tutaj należy wspomnieć, że za aranżację sal odpowiadało ponadto studio projektowe, a wśród wystawców, jeśli chodzi o Polskę, można było zobaczyć pracę Fondarte, Sycza, a jeśli chodzi o zagranicę, to prezentował się Andrew Byron. Tutaj jeszcze mamy wlepki, ponieważ i nasz projekt fotograficzny. Zawsze robimy nagie zdjęcia podczas naszych edycji, naszych wydarzeń. Wszyscy się zawsze rozbierają i właśnie prezentują swoje piękne wdzięki. Tutaj akurat mamy tylko dwa zdjęcia, ale oczywiście jest ich o wiele więcej. Tak naprawdę to był taki drobny żart. Oczywiście nie wszyscy się rozbierają, to są tylko kamikadze, to już prawdziwe, znaczy tamte też były prawdziwe, ale większość zdjęć, pozostałe zdjęcia z tych fotoprojektów, za każdym razem tymi zdjęciami zajmuje się inna grupa. Do tej pory to była Gęsia Skórka, Pieczko Pietras, Karolina Karwan i Panato Foto. A to już nasza strona internetowa, o której może więcej Karol. Znaczy strona powstała w przeciągu 48 godzin, to jest forma przejściowa, to zmierza w zupełnie innym kierunku i ma mieć zupełnie inną funkcję, ale to w przyszłości. Tutaj bardziej tak doraźnie działaliśmy. No i to nasz najświeższy projekt i taki, z którego jesteśmy super dumne. Udało nam się przy okazji tego festiwalu wydać pierwszego brandbooka, który jest jakąś próbą ujęcia rodzimego rynku projektantów, jeśli chodzi o streetwear.
Oczywiście to jest próba, tam jest, zaraz zobaczycie, około 150 marek. Ten rynek jest tak dynamiczny, że w zasadzie to musiałoby być edytowalne codziennie, żeby być w stanie zaznaczać, które z marek już nie istnieją, które dołączyły, tudzież żeby móc więcej informacji o nich uwzględnić. Udało nam się wydrukować 500 sztuk, na tyle starczyło nam pieniędzy. Też chcieliśmy, żeby ta publikacja przy pierwszej jakby edycji miała taki charakter limitowanej wersji. Całość została zaprojektowana przez łódzkie studio Fajne Chłopaki. Pewnie rozpoznajecie ich z marki Pan Tu Nie Stał. Oni też są odpowiedzialni właśnie za różne fajne druki niszowe, które wydają, też są wydawane w naszym kraju. Okładka została zrobiona ręcznie metodą sitodruku w pracowni wschodniej, którą Wam serdecznie polecamy. Na naszej stronie można obejrzeć dokładny film o tym, jak ona powstawała. Tutaj jest dosłownie kadr, ponieważ nie dysponowaliśmy żadną inną ilustracją tego procesu. Całość publikacji jest podzielona na kategorie ubrania, biżuteria, design, akcesoria i projektowanie dla dzieci. Tutaj dodam, że też nie zawsze było łatwo, bo często różne firmy zajmują się dwoma, nawet trzema tymi kategoriami, więc no, ale się udało, powiedzmy, podzielić. Tak, no i tutaj tym samym docieramy do końca. Jeżeli mielibyście jakieś pytania albo chcielibyście obejrzeć, jak ten brand book wygląda w rzeczywistości, to mówię dzisiaj ze sobą mamy, piszcie albo chodźcie tutaj do nas. Jeszcze na koniec może puszczę po was wlepki, weźcie sobie. Dziękujemy. Dzięki.